Siostry i bracia, ponownie spotykamy się wokół tematu śmierci po to, aby rozważać ten moment, który jest przed nami, a także otaczać modlitwą tych, którzy może właśnie teraz odchodzą z tego świata. Kiedy tak rozważamy ten temat, zastanawiamy się nad śmiercią, to siłą rzeczy pojawia się też takie pytanie, taka problematyka. Jak zrozumieć śmierć dzieci? Dzieci w młodym wieku, ale też dzieci przed narodzeniem. Skoro one nie doszły do używania swojego rozumu, nie rozwinęły w pełni możliwości postępowania takiego moralnego, etycznego, no to w jaki sposób mogą być one nie tylko, że osądzone, bo to nie o to chodzi, ale jak można tę śmierć odczytać jako największy akt miłości, skoro na przykład takie dzieci przed narodzeniem nie posiadały świadomości? Stajemy tu przed jakąś tajemnicą. No, trzeba też powiedzieć, że to pytanie dotyczy także osób z głęboką niepełnosprawnością umysłową, które może żyły kilkadziesiąt lat, ale nigdy nie były świadome swoich czynów, nawet swojego istnienia. I co z takimi osobami? Jak zrozumieć w ogóle śmierć takich osób? No, w naszych takich ludzkich oczach śmierć dziecka przed narodzeniem czy po narodzeniu, tuż po narodzeniu, jest czymś niepojętym. Jest też jakimś takim skandalem. Dlaczego? To pytanie dlaczego odzywa się szczególnie w sercach rodziców, które patrzą na śmierć swojego dziecka, którzy są świadkiem tejże śmierci. I najczęściej oskarża się wtedy Boga. Jak mógł do tego dopuścić? Czy on w ogóle jest? A jeżeli jest, to czy jest ojcem? Przecież czy ojciec mógłby patrzeć tak na śmierć swojego dziecka, kiedy może coś zrobić, kiedy może go uratować? Te pytania są poważne. One wymagają jakiejś dogłębnej refleksji. Te pytania są szczególnie istotne dla zrozpaczonych rodziców, którzy tracą swojego potomka, ukochanego. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? I to pytanie pozostaje jakby bez odpowiedzi. No, nie pomoże tu żadna teologia, żadna teodycea, próby usprawiedliwiania Boga jakimś, nie wiem, argumentem. Nie, po prostu dziecko umarło i to jest fakt, a wraz z tym dzieckiem w jakiś sposób duchowo umarła jego matka, ojciec, ci, którzy kochali to dziecko. Pewnie wielu z was pamięta ten słynny fragment z powieści Dostojewskiego Bracia Karamazow, w którym Iwan Karamazow właśnie buntuje się przeciwko Bogu, że on dopuszcza do tego, że niewinne dzieci umierają. Dlaczego? Pyta Iwan Karamazow. W imię jakiejś przyszłej harmonii? W imię zbawienia wszystkich ludzi? Przecież śmierć dzieci nie może być, jak on to określa, mierzwą powszechnej szczęśliwości. I stoimy tutaj wobec jakiejś wielkiej tajemnicy. Właściwie to powinniśmy tu zamilknąć, bo tej tajemnicy nie sposób jest przeniknąć. Do końca nie znajdziemy odpowiedzi. Może w tym też przejawia się jakaś niepojętość Boga. Ale jednak no, każdy człowiek stara się
chociaż troszeczkę uchylić rąbka tej tajemnicy. I to nasze dalsze rozważanie będzie taką nieśmiałą próbą, żeby chociaż część tej tajemnicy zrozumieć. Przejdźmy zatem do tego naszego rozważania. Kiedy patrzymy na historię ludzkości, to widzimy, że są osoby, które żyją jeden dzień albo kilka dni. Niektórzy w ogóle nie uznają takiej mikroskopijnej istoty, na przykład embrion w stadium jednej komórki czy kilku komórek. Przez wielu jest uznawane, że to nie jest jeszcze człowiek, nie jest osoba. Niektórzy żyją tylko kilka dni. Są dzieci, których życie zamknęło się w kilkumiesięcznym pobycie w łonie matki i tam umarły. Są też niemowlęta, które umierają zaraz po urodzeniu. Są też dzieci, które żyły kilka, może kilkanaście lat. Są też dorośli, starcy, których życie trwało może i 100 lat. I nie sposób dociec, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego czas życia jest inny właściwie dla każdego człowieka. Jest tu jakaś tajemnica. Nie ma jednej miary dla wszystkich. Święty Piotr w swoim drugim liście zapisał takie słowa, które mogą troszeczkę rozświetlić tę tajemnicę. Jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. No właśnie, to jest dosyć ciekawe zdanie. My patrzymy na ludzkie życie z naszej ziemskiej perspektywy, ale inaczej patrzy Bóg. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Z Bożej perspektywy czas liczy się inaczej. Bóg, który jest w wieczności, pewnie jakoś inaczej liczy ten jeden dzień, czy jeden miesiąc, czy jeden rok, czy 100 lat. Być może w krótkim przedziale czasu jakiś człowiek doszedł do swojej pełni. Nie wiemy. Bóg to wie. W VI wieku był jeden taki z ojców Kościoła późnego okresu patrystycznego, mało znany, Kosmas, który w swoim takiej rozprawie Topografia chrześcijańska pisał taką refleksję na temat interesującego nas tutaj problemu. Zacytuję. Ktoś mógłby natychmiast zaoponować swoim rozumem w naszej kwestii, wysuwając następującą trudność. W jaki sposób płody obumarłe mogą wzrastać w poznaniu Boga, nie doświadczywszy rozkoszy i cierpień i nie mając możliwości bycia pouczonym w sprawach Bożych? Temu odpowiadamy. Obdarzony rozumem, posiadający doświadczenie, można by powiedzieć od łona matki, łona, w którym jest gorąc i zimno, suchość i wilgoć, które są niejako symbolem mroków tego świata, płód uzyskuje zdolność poznania w stanie przyszłym. Przypomina sobie i przeżywa odczucia, których doświadczył w łonie matki, gdzie miał okazję po części uczestniczyć w przypadłościach stanu obecnego. Co więcej, widzi elementy całego świata, rozpościerające się przed nim, które pouczają go, pomagając mu w poznaniu doskonałym, które otrzymuje z góry. Przeprowadza refleksję i szybko dochodzi do poznania życia przeszłego i równocześnie do poznania Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy. Koniec cytatu. W tym tekście zawarta jest ciekawa myśl. Można by ją tak naszymi słowami wyrazić następująco.
Niezależnie, czy życie kogoś trwa jeden dzień, czy jeden miesiąc, czy rok, czy 100 lat, to jest czas, w którym dany człowiek przeszedł wszystkie etapy życia. Począł się, wzrastał, metabolizował, wchodził w reakcję ze środowiskiem, doświadczał jakichś czynników z zewnątrz, potem obumierał, no i zakończył swój żywot. Ten czas może być bardzo krótki. Może trwać jeden dzień, albo nawet tylko kilka godzin, a może trwać i 100 lat. Dlaczego jednym przeznaczony jest tak krótki czas, a innym długi? Tego nie wiemy. Ale każdy jednak ma swoją historię życia. Dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. W Księdze Mądrości czytamy o sprawiedliwym, który w krótkim czasie osiągnął doskonałość. Spodobał się Bogu, dlatego pospiesznie został przeniesiony z tego świata. Oczywiście te słowa nie osuszą łez rodziców. To nie jest jakieś wytłumaczenie. Nie ukoją skołatanego serca. Ale jednak zrzucają może pewne jakieś takie światło na tę tajemnicę. Może też, nie wiem, boję się powiedzieć to, ale ośmielę się mimo wszystko. Może ta śmierć tego dziecka była bardziej potrzebna tym rodzicom, którzy uświadomili sobie tak egzystencjalnie głęboko, że to życie jest krótkie, że życie jest darem zarówno tego dziecka, jak i ich życie, każdego człowieka jest darem, że trzeba wykorzystać każdą chwilę, żeby to życie lepiej przeżyć. Być może to umieranie tego dziecka było najważniejszą lekcją, jaką ci rodzice odebrali w życiu. Chociaż z drugiej strony powstaje od razu takie pytanie, czy do takiej lekcji potrzeba aż tak wielkiej ofiary? No i też następne pytanie, przecież dlaczego akurat ci rodzice zostali dotknięci taką lekcją, taką tragedią? Nieraz to są rodzice bardzo wspaniali, którzy żyją w postawie daru, którzy czynią wiele dobra. Oni wcale nie są jacyś egoistyczni, nie. A akurat oni zostali jeszcze dodatkowo jakby doświadczeni tym umieraniem ich własnego dziecka. Chociażby tak to było w przypadku Hioba. Nie było człowieka bardziej sprawiedliwego niż Hiob. Sam Bóg to powiedział. A jednak ten Hiob stracił wszystkie swoje dzieci. I znowu mamy więcej znaków zapytania niż pewników. Wielka tajemnica. Tak na marginesie to chciałem powiedzieć, że w chrześcijaństwie, także szczególnie w Kościele katolickim, ale nie tylko, w nurcie tak zwanego personalizmu rozwijana jest zasada tak zwanej wartości życia. Zasada wartości życia, albo też czasem świętości życia. Co to znaczy? Że w naszym rozumieniu każde życie ma swoją wartość. Każde życie jest święte. Skoro poczęło się, ktoś się począł, to był w tym jakiś cel. Do końca nie znamy tego celu. Ale jeżeli ktoś począł się, to znaczy, że był w tym jakiś cel. Można powiedzieć, ze strony nadprzyrodzonej ten cel jest znany Bogu. Ale też można to wytłumaczyć czysto naturalnie. Także to życie, chociażby trwało tylko kilkanaście godzin, miało jakiś cel. Ono się rozwijało, osiągało pewien etap wzrostu,
tak jak każde życie biologiczne, i osiągnęło taki cel, jaki był pisany właśnie temu organizmowi. Celowość życia. W tej kategorii wartości życia my zawieramy taką myśl, że nic nie jest przypadkowe. Jako chrześcijanie wierzymy, że opatrzność Boża czuwa nad każdym życiem. I także Bóg ma jakiś cel w tym wszystkim. W starożytności było takie powiedzenie: quod generatum ab homine homo est. Czyli to, co poczęło się z człowieka, jest człowiekiem. Taką myśl między innymi wyrażał Tertulian. Quod generatum ab homine homo est. Czyli jeżeli cokolwiek poczęło się z człowieka, z tych ludzkich komórek rozrodczych, to chociażby to była tylko jednokomórkowa zygota, która po kilku godzinach obumrze, jest człowiekiem. Bo ona poczęła się z człowieka, z ludzkich rodziców. A zatem życie ludzkie ma swoją wartość. My nawet nie wiemy, że miliony, miliardy takich embrionów obumarły w łonach matek. I te matki o tym nawet nie wiedzą. Jakie niespodzianki czekają nas po drugiej stronie życia, jak się dowiemy, że mamy jeszcze dodatkowych braci, siostry, których istnienie zawarło się zaledwie w kilku godzinach czy kilku dniach. Ale jeżeli coś poczęło się z człowieka, jest człowiekiem. Kiedy umiera dziecko, dziecko w łonie matki, no, ono jest nieświadome, oczywiście. Ale czy my wiemy, jak naprawdę przebiega ta jego śmierć? Przecież Bóg ma swoje sposoby dotarcia do człowieka. Być może wchodzi w jakiś zupełnie nieznany nam dialog z tym dzieckiem. Bez słów, może nawet jakoś poza świadomością, którą znamy z natury. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, wyrocznia Pana. Czytamy w Księdze Izajasza. Tak, niekoniecznie te dzieci są pozbawione jakiegoś kontaktu z Bogiem. Nie wiemy. My to wszystko, mamy nadzieję taką, poznamy dopiero po drugiej stronie życia. Warto chyba w tym miejscu także rozpatrzeć śmierć młodzianków z Betlejem, bo ta historia rzuca jakieś światło na ten problem. Znamy tę historię opisaną w Ewangelii świętego Mateusza, kiedy się pacze Heroda zostali wysłani do Betlejem, dokonali rzezi niewinnych dzieci, chłopców w pierwszych dwóch latach ich życia. Zginęło wtedy około 25 chłopców, tak się przypuszcza. Śmierć niewinna, absolutnie niewinna. Śmierć męczeńska. Kościół nigdy nie miał w ogóle żadnych wątpliwości, że chociaż ci młodziankowie nie byli ochrzczeni, to jednak są w niebie. Nawet mamy specjalne święto w oktawie Bożego Narodzenia. Święto młodzianków z Betlejem. Nie mogli nic decydować o swoim życiu. Nie mogli przeprowadzić żadnej refleksji. Ale opowiedzieli się za Chrystusem, swoim życiem i swoją śmiercią. I ta śmierć tych dzieci, tych chłopców, jest dla nas jakimś światłem. Oczywiście to była wielka niesprawiedliwość. To było jakieś wielkie okrucieństwo. Ale właśnie można tak
przez analogię powiedzieć, że właściwie śmierć każdego dziecka jest jakąś niesprawiedliwością, jakąś formą męczeństwa. W Psalmie 90 czytamy: miarą naszych lat jest 70 lub 80, gdy jesteśmy mocni. Skoro taką miarę wyznacza Pismo Święte, to przedwczesna śmierć, zwłaszcza tych dzieci, jest jakąś niesprawiedliwością, jest jakąś formą męczeństwa. I tak samo zresztą trzeba powiedzieć o tych wszystkich dzieciach chorych, czy też dorosłych chorych, z bardzo głębokim upośledzeniem umysłowym. Im też trzeba przyznać właściwie status dziecka. Dziecka, które nie doszło do używania rozumu po ludzku. I jest to też jakaś niesprawiedliwość. Ale w oczach Bożych to wszystko może być zupełnie inaczej. Może trzeba by tych wszystkich włączyć do święta młodzianków. Te wszystkie dzieci w stadium płodowym albo nawet i embrionalnym, które doświadczyły tej niesprawiedliwości. Pozwólcie, że ośmielę się postawić taką tezę. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia ze swoistą formą męczeństwa, którego sensu nie sposób dociec ludzkim rozumem. Tak, mamy do czynienia z jakąś formą męczeństwa, którego sensu nie sposób dociec ludzkim rozumem. Być może te dzieci zostały ochrzczone przez własną krew, przelaną przedwcześnie. No, w przypadku embrionów to trzeba by powiedzieć trochę taką krew symbolicznie przelaną, bo tam nawet nie było układu krwionośnego. Niemniej jednak właśnie przez swoją śmierć być może doznały jakiegoś chrztu. Chrztu, bo przecież chrzest to jest śmierć starego człowieka. Oczywiście jest prawdą, że te dzieci nie mogły decydować o sobie, nie mogły dokonać wyboru, ale w oczach Bożych osiągnęły jakąś pełnię. Być może to właśnie o nich mówi Jezus, kiedy też ukazuje wąską, stromą drogę do życia. Te dzieci poszły krótką, wąską, stromą drogą do życia. No przecież powiedział: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście te wszystkie wypowiedzi Chrystusa rzucają jakieś światło, chociaż do końca nie wyjaśniają. Pozostaje nam jakaś kwestia wiary, ufności, zawierzenia w opatrzność Bożą, że mimo tego dramatu Bóg dla nich jest Ojcem, tak jak dla wszystkich ludzi, także dla tych rodziców, którzy to dziecko stracili. Może rację ma też Marie Dominique Molinier, kiedy twierdzi, że właśnie dzieci przebywają najbliżej Chrystusa w Królestwie Jego Ojca. Nie wiemy. Był taki starożytny ojciec Kościoła, ojciec kapadocki Grzegorz Nyssy, który napisał krótki traktat o dzieciach przedwcześnie zmarłych. I tam on stawia taką tezę, że jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem używania rozumu, to ono ma jeszcze szansę dalszego rozwoju po śmierci, jakby dorasta po śmierci, wzrasta, unosi się umysłowo, duchowo, może dokonywać wyborów. No, jest to jakaś wizja Grzegorza z Nyssy.
Ale jest jeden mały problem. No, nie można tego zweryfikować, czy tak się dzieje. Jeden Pan Bóg wie, czy daje im jakąś szansę wzrostu po śmierci. Nie wiemy. I na koniec jeszcze powiem o pewnej opinii, która została wyrażona w 2007 roku przez Międzynarodową Komisję Teologiczną. Opublikowała ona taki dokument dotyczący zbawienia nienarodzonych, nieochrzczonych dzieci pod tytułem Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. I stwierdzono w tym dokumencie, że los dzieci zmarłych przed chrztem spoczywa w ręku Boga. Boga, którego wolą jest, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. I autorzy tego dokumentu podkreślają, że istnieją poważne podstawy teologiczne i liturgiczne do nadziei, że zmarłe bez chrztu dzieci doznają zbawienia i zażywają błogosławionego szczęścia oraz doświadczą radości oglądania Boga. Koniec cytatu. A zatem można mieć nadzieję. Nie wiemy, nie mamy żadnej pewności, ale nadzieję można mieć. Można się modlić za te dzieci, a może to one bardziej modlą się za nas. To tyle tej refleksji, z którą się chciałem z wami podzielić na temat bardzo trudny, jakim jest śmierć dzieci, a także osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Myślę, że Bóg zatroszczy się o każdego swojego syna i każdą swoją córkę.